Witam wszystkich. Lecimy dalej. Dzisiaj kolejna puszeczka, a zapuszkujemy dzisiaj kurczaka w galarecie. Mam tutaj takie filety, one są wytrybowane, bez kości. Teraz je przepłuczemy. Ja, kochani, każde kupione mięso muszę wsadzić pod kran. Jakoś nie potrafię tego przetworzyć bez przepłukania, bez przeglądu tego mięsa. Ja muszę powycinać, jest jakaś masakra. Czy wy też tak macie? Przy płukaniu zauważyłem, że są chrząstki, więc każdą z kolei będę musiał wziąć, obejrzeć, wyciąć te chrząstki. Przy okazji pokroję to w mniejsze kawałki. No, powiem wam, że nawet w kilku kawałkach było trochę chrząstek powycinane. No i oczywiście pokrojone tak nierówno, różnie, mniej więcej takie 3-4 na 4, 4 na 5, takie kawałki. Teraz przygotujemy peklo sól. Ach, zapomniałem, zanim przygotujemy peklo sól, musimy to zważyć, ponieważ do tej wagi musimy zważyć peklo sól. Peklo sól odważona, teraz tą sól wsypiemy do całości i dobrze wyrobimy. W robieniu oczywiście przygotujemy przyprawy. Przyprawy mam od firmy Jelux Polska. Przyprawy odważone, a damy takie jak cebulka prażona, do tego pieprz czarny gryz, czosnek staropolski i papryka słodka. Oczywiście muszę wam też powiedzieć, jaka gramatura przypraw. Pieprz czarny gryz 2 gramy na kilogram, czosnek staropolski 1 gram na kilogram, cebula suszona 5 gram na kilogram, papryka słodka 1 gram na kilogram. Do tego będzie jeszcze potrzebna woda. Wody będziemy nalewać tyle, ile jest nam w stanie mięso wciągnąć. Wsypiemy teraz te przyprawy, wymieszamy sobie to dokładnie. Oczywiście będzie potrzebny nam jeszcze liść laurowy. Ja puszki mam przygotowane, już wyparzone. Po kawałeczku liścia laurowego na dno puszki. Pogoda dzisiaj nie dopisuje. Marudny, senny dzień. Przy mieszaniu powiem wam, że co chwileczkę po troszeczkę wody dolewamy. Dolewamy i mieszamy, dolewamy i mieszamy. Jak już mięso przestanie nam pić tą wodę, wody już nie dolewamy. Tak sobie teraz odstawimy na jakąś godzinkę. Mamy czas na to, aby przygotować sobie resztę rzeczy, wyparzyć puszki, przygotować te puszki, przygotować puszkarkę czy zaciskarkę, czy też zamykarkę, ponieważ różne określenie ta maszyna ma. Oczywiście wspomnę wam o moich dwóch poprzednich filmikach, które naprawdę, jeżeli chodzi o smak konserwy i kiełbasy w puszce, po prostu rewelacja. Kiedyś wam zapowiadałem, że będą takie filmiki, że mam bardzo dobre, smaczne przepisy właśnie na takie konserwy. No i pamiętajmy, że nie tylko wkładamy w puszki, ale również to samo możemy włożyć w słoiki. Dzięki wszystkim tym, którzy mnie oglądają, ci, którzy lajkują, subskrybują. Dzięki wam ten filmik, gdzie wstawiłem konserwa wojskowa USA w ciągu półtorej dnia, 10 tysięcy wyświetleń. No super, dziękuję wam bardzo. A konserwy wyszły po prostu rewelacja. Przepyszne. Ta wojskowa, obłęd. A ta kiełbasa staropolska w puszce, rarytas po prostu. Puszeczki mam już przygotowane, już nabite. Wygląda to pięknie. 6 takich dość pełnych, jedna delikatnie nie do końca pełna, tą później zużyjemy. Ale to nie wszystko, ponieważ pamiętam, co wam powiedziałem w poprzednim filmiku, gdy robiłem kiełbasę staropolską w puszce.
Powiedziałem, że spróbuję w kolejnym filmiku wędzoną kiełbasę zapuszkować. I to dzisiaj zrobimy. Puszka przygotowana, jest też i kawałek staropolskiej kiełbasy. Jak zrobić taką staropolską kiełbasę? Oczywiście zapraszam Was do moich poprzednich filmików. Kiełbasa naprawdę bardzo smaczna. Tak myślałem wczoraj wieczorem, jak taką kiełbasę wsadzić do puszki. Chyba dobrym sposobem będzie na to, żeby to pokroić w dość grube plasterki. Pokroiłem w dość grube plastry. Zaczynam to układać i jakoś to umieszczać w tej puszce. No zobaczcie i powiem Wam, że całkiem sporo weszło tej kiełbasy, bo został mi tylko taki kawałeczek. Następnie potrzebny nam będzie rondelik i łycha swojskiego smalcu ze skwarkami. Roztapiamy. Smalczyk roztopiony, teraz zalejemy tą puchę. Jeżeli nam gdzieś tam wpadnie skwareczka, nie szkodzi, nawet i lepiej. Zalane z odrobiną skwarek. Teraz to będziemy puszkować, ale zanim będziemy puszkować, obetrzemy ranty. Ranty muszą być czyste. Puszeczki mam przygotowane, teraz będziemy puszkować. Tu mam kiełbaskę. W pierwszej kolejności ją zapuszkujemy, ale jestem ciekaw, jak wyjdzie mega, to będę się cieszył. Dobra, i tak lecimy z kolejnymi. Jak się nadziewa? Nabija, przepraszam, nie nadziewa. Wszyscy wiemy. I jak się puszkuje, też wszyscy wiemy. Także nie będę Was zanudzał. Spotkamy się później, gdy skończę. Puszki zrobione i dzisiaj będziemy tyndalizować w piekarniku, nie w wodzie. Ta woda źle wpływa na te puszki. Albo ja. A o co chodzi? Wspominałem Wam w poprzednich filmikach, że przez wodę do tych puszek wdziera się ruda. Chcę tego uniknąć. Dzisiaj wsadzimy puszki do piekarnika, więc trzy razy będziemy pasteryzować, czyli tyndlizacja. I myślę, że w ten sposób przegonimy rudą. Wspomnę oczywiście o tym, abyście nie zapomnieli wcisnąć dzwoneczka. Dzwoneczek przypomni Wam o kolejnych moich filmikach. Na pewno znów coś przetestujemy. Zapraszam Was również na grupę, na Facebook Gotowanie na spontanie, kuchnia staropolska, wyroby mięsne. Tam jest coraz ciekawiej i jest nas coraz więcej. Zapraszam również na TikTok, Instagram, nazwa Gotowanie na spontanie. Jeżeli, kochani, byście chcieli nabyć taką puszkarkę, zamykarkę, to dzwonić do Puszkopolu pod numer ten, który Wam się wyświetla. Przy podaniu hasła Gotowanie na spontanie na pewno będzie zniżka. Puszki w piekarniku, włączamy grzanie. Ja włączyłem 110 stopni, a niech już tak zostanie, i półtorej godzinki. No i puszeczki, kurczak w galarecie jest już gotowy. Pasteryzowałem w pierwszy dzień,
w temperaturze 110, 1,5 godzinki, drugi dzień godzinkę w temperaturze 90 i w kolejny trzeci dzień też temperatura 90, pół godzinki. Będziemy otwierać puszkę, zajrzymy do środka, powąchamy i spróbujemy. Zabieram się za otwarcie puszki. No i mamy kurczaka w galarecie. Galaretki naprawdę jest sporo. Po otwarciu pachnie przepięknie. Powiem tylko tyle, a wy się domyślcie. Spróbowałem, jadę do sklepu, kupuję 5 kilo, muszę sobie tego narobić. No smak, no, bo bym sobie inaczej powiedział. Ugryzłem się w język, ale no petarda, mistrzostwo świata. No przepyszne. Powiem wam, że ukroiłem na kanapkę, zjadłem sobie ten kawałeczek z takim smakiem, a w życiu bym nie powiedział, że to z kurczaka. Przyprawy dobrane idealnie. Także kochani, koniecznie musicie zrobić sobie taką konserwę. Przekonajcie się, jak ona jest smaczna. Ale oczywiście to nie wszystko. Mamy do otwarcia jeszcze jedną puszkę. A co? No właśnie, zapuszkowaliśmy kiełbasę. Kiełbasę wędzoną. Zaraz wam pokażę, jak ona wygląda. No i oczywiście zrobimy test. Puszka jest. Ja jej nie opisałem. Z racji tego, że jest jedna i dla testu. No pachnie cudownie. Ciekaw jestem, jak smakuje i jak to jeść. Czy wybierać po kawałku, czy da się to ukroić? Spróbuję najpierw ukroić. Bardziej się kruszy niż kroi, ale nałożyć można. Zastanawiałem się nawet, czy by nie dać na wierzch cebulki, ale najpierw spróbujemy bez. Ten smalec. Te skwareczki. Jak to wszystko nabrało smaku. No nie spodziewałem się tego. Z racji tego, że to jest dość tłuste, pod kieliszeczek czegoś dobrego, mistrzostwo świata. Ale powiem wam, jak ten smalczyk nabrał tego smaku, tej kiełbasy, tego wędzonego, no super. Naszła mnie kolejna myśl, kolejny pomysł. Spróbuję, nie akurat w następnym filmiku, ale jak będę wędził, uwędzę trochę słoniny i słoninę zapuszkujemy, bo ten smak tutaj tego wędzonego, tego smalcu jest niesamowity. Wciągam drugą kanapeczkę, bo jest przepyszne. Można to wybierać widelcem i jeść. Nie trzeba akurat, tak jak ja próbuję, męczę się z krojeniem na kanapkę. Powiem wam, że jak kiedyś mi zostanie kiełbasy, to porobię sobie ją właśnie tak w puszki. Także kochani, jeżeli filmik wam się spodobał, wciśnij ten dzwoneczek, a kolejny film cię nie ominie.